Dzień dobry moi drodzy, mówi się Mek Warunek. W tym tutorialu wersji Blender 2, Blender 4.2.2 LTS pokażę wam jak zrobić symulację baniek mydlanych i co trzeba po kolei zrobić. A mam dla was ciekawy projekt, jak użyć fin film i moduł, jak używacie materiał PWR, film jest taka opcja i pokażę wam jak się z tego korzysta, bo można robić render i symulację baniek. Jest to co ja zrenderowałem i jakie materiały połączyłem, żeby coś takiego można było uzyskać. Dobra, mamy materiał PWR Principle BSDF. Jest pierwsza opcja, którą powinniście wziąć pod uwagę, transmission, to jest przeźroczystość. Prawie do samego końca idziemy. Roughness musicie też wziąć pod uwagę. Trzeba tą opcję zmniejszyć. To ma wielkie znaczenie. Następnie fine filmy. Christopher Frigi tłumaczył, że musi być 500 nanometrów. Chodzi o grubość tej obłoki. Możecie też poeksperymentować index of refraction. I teraz mamy już mamy to niby włączone, ale to jeszcze nie wszystko. Właśnie zobaczę jak będzie wartość 0. Nie, musi być trochę większa wartość. O, tu jest też alfa przeźroczystość. O, to ja tego nie zauważyłem, bo opcja transmission też jest ważne, ale tej opcji nie zauważyłem. Alfa to raczej nie włączamy tego. Muszę wejść, moi drodzy, również do opcji shading. Nie zapomnijcie włączyć coś takiego jak recast shadows postics, receive shadow postics. Upewnijcie się, że to jest włączone i w opcji render to powinno być też light paths, to jest też ważne, aby to było włączone. Filter wiosy to sobie dam na 2. Trzeba dać texture, add texture, noise texture. Czekajcie, gdzie to było? Color Converter, Map Range. On tłumaczył sobie wideo tutorialu, co z czym odłączyć. Trail, wybieram sobie Rigid Multifractal. Ta opcja jest ciekawa. I Factor odłączamy do Value. Tutaj jest ta opcja jest ciekawa. Tu min 200, tu max 800. I results trzeba podłączyć do thickness. Ale to nie daje to takiego efektu, jakby mi się wydawało. Czekajcie, bo mi się parę rzeczy tu nie podoba, bo jak renderowałem bańki, to tutaj wygląda to lepiej. Chyba też tą wartość sprawdzić.
Bo ta wartość ma też znaczenie. Nie wiem właśnie, moi drodzy, bo wydaje mi się, że muszę też uwzględnić. Sprawdźcie jeszcze coś takiego jak roughness. Chyba byłoby się obawić z tymi ustawieniami. Ale transmission musi być włączony, bo transmission jest do przeźroczystości. Nie będę włączał wjazd BSDF. Zaznaczę sobie jeden obiekt. O, to jest akurat i sprawdzę, jakie wartości to było. Index of refraction to był 1 na 330. To chyba powinienem dać 1 na 330. A właśnie, trzeba sprawdzić. Aha, alfa. Było na 100%. Coś tu namieszałem, bo tu są inne wartości. Index of refraction 1. O, tak powinno to wyglądać. Za dużą wartość index of refraction dałem w moim nowo utworzonym materiale. Roughness. Teraz, ja coś tu nie namieszałem. A teraz trzeba byłoby podłączyć to z tym. Patrzę się, ja tutaj czegoś nie namieszałem. Ja się tak zastanawiam, nie popełniłem błędu. Wyspa. Możecie eksperymentować z tym i to powinno się wam pojawić. Dobra, ten 500 nanometrów, tak jak było tłumaczone w angielskim tutorialu. Ale nie wiem, to wygląda bardziej realistycznie. Ciekawe, ciekawe. Dlaczego tutaj to wygląda lepiej niż tam? Na szczęście mój komputer może pokazywać w czasie rzeczywistym. W każdym razie symulacje bańki są widoczne. Bardzo ważny aspekt tego jest taki... jeszcze popatrzę, teraz wyszło to nieco lepiej. Bardzo ważna jest też ta funkcja Index of Refraction. Trzeba na to zwrócić też uwagę. Tylko tutaj, co ja używam zawartości tego? Bo to, to powoduje, że to ładnie wygląda. Ja z tym odłączam to trochę spoko. A, sprawdzę grubość tego. Można się z tym obawić ustawieniami. O, wszystko jasne, już wiem, o co chodzi. Tu musi być grubość taka, a tu grubość do 700. A, to jest wszystko jasne. Map range node też dużo daje, bo to fajnie symuluje efekt waniek. Tylko z jakiegoś powodu nie chce mi to dobrze wyjść. I nie wiem czy ja... O, teraz wyszło fajnie. To na przykład wyszło spoko. Zrobiłem zgodnie z tym tutorialem. Sprawdzę wartość 800.
Walka of the hybrid multifactor. A mamy materiowanie. Dobra, film. Jak on sprawdził kolor? Nie, to nie może tak być. Nie, musi być coś takiego. Ale zależy, jak ustawicie indeks of refraction, to materiał będzie się tak zachowywał. Co z tym? Nie. Dobra. Może nie wiem, co nie tak zrobiłem. Bo tutaj materiał fajnie mi ukazuje, moi drodzy. O, to mi fajnie pokazuje, tak tekstura tak fajnie mi się tutaj pokazała, ale nie wiem, dlaczego nie mogę tego samego uzyskać. Chyba coś przeoczyłem, mi się wydaje. Chciałbym sobie kolor ustawić. No to wygląda zdecydowanie lepiej. I teraz zastanawiam, gdzie popełniłem błąd. Wiem, dodam map range node od nowa. Wiecie co, chyba od nowa podłączę to add vector color convert map range. Chyba będę musiał od nowa podłączyć to factor do value i float to thickness. Jak on to robił? No. To minimum, to minimum, 200. Aż kurde, dlaczego nie wychodzi? O jest, chyba wyszło. Widzę różnicę. O, jest! Jest właśnie to, o co mi chodziło. O, teraz ma mi wyszło to, co miałem na myśli. Pozwólcie, że w czasie rzeczywistym wpiszę sobie materiał do tego. Ach, kurde, pies mi się skradza. Teraz nie mogę mu otworzyć drzwi. O, teraz są widoczne. Teraz jest to bardziej widoczne. O jest. Właśnie to jest to, co chciałem wam okazać. Roughness musiałem niestety całkiem wyłączyć. Skala. Dlaczego mi teraz pies przeszkadza? Teraz nie mam czasu. No i mamy symulację baniek wyglanych, moi drodzy. Mogę zrobić render równy i wam okazać. Dodałem map range node i no nawet całkiem spoko to wygląda. Nie jest źle i w rozdzielczości 4K renderuje i użyłem też opcji, użyłem też obiekty typu metaval do renderowania. Ale trochę się trzeba z ustawieniem obawić, tak aby uzyskać godziwy efekt. I to chyba byłoby na tyle. Pozwólcie, że poczekam jeszcze parę sekund. Za chwilę muszę do pracy iść. Ale chciałem szybko wysłać dla was video tutorial. Mam nadzieję, że się wam video tutorial podoba i życzę wam miłego dnia. Aha, właśnie. To jest czas renderingu. Powinien tu być.
37 sekund. Mam kartę graficzną GeForce RTX 2080 i procesor taki 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 3950X, ale nim nie renderowałem. Ktoś na forum internetowym napisał, że render taki jak ten uzyskał dopiero po udniu renderowania, ale używał silniku renderującego LuxCore Render, a moja karta graficzna to zrenderowała w 47 sekund.